księże Macieju, witam serdecznie w naszej parafii. Niech dobry Bóg zadusz, kilka dni jesteś, jak to zaznaczyłeś. Niech Duch Święty oświeca i prowadzi, aby Twoja praca przyniosła jak najkwitsze owoce. A żona przyniosła owoce w parafii, gdzie ostatnio pracowałeś, bo serdecznie witam. Bardzo proszę o podejście panią poseł Agnieszkę Kowacz-Szyńską, pana Ryszarda Nowaka, radnego Wałbrzycha, bo coś mają do powiedzenia naszemu księdzu wikariuszowi, już naszemu, nie oddamy go z propisu, tylko przepisa do naszej parafii, to pozostaje. Dostojny księże proboszczu, księże Macieju, szanowni parafianie, drodzy goście, jak widzicie Państwo, przyjechaliśmy z Wałbrzycha, bo wciąż nie możemy się pogodzić. Ksiądz Maciej już nie będzie z nami w naszej codzienności. Tęsknimy już po tym tygodniu. Ale dzisiaj jest również druga szczególna okazja. Przyjechaliśmy tutaj z najważniejszym wyróżnieniem, które w naszej społeczności przyznajemy osobom wyjątkowym. Tym osobą, tą osobą jest także ksiądz Maciej. Dlatego dziś jesteśmy tutaj. I chcieliśmy ten brylantowym sercem, które jest w Radzie Wspólnoty Samorządowej, również w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, szczególnym wyróżnieniem. I w tym sercu, księże Macieju, tak jak mówiliśmy ostatnio, te wszystkie serca, które zawierają, w tym sercu brylantowym zawarliśmy najpierw naszą wdzięczność za Twoje dobro, za tę naszą wspólną codzienność, za Twoje dzieła, te duże i te małe na rzecz tych wszystkich, których wokół siebie skupiałeś. W tym brylantowym sercu jest również nasze życzenia. Życzymy Tobie, abyś tutaj, głosząc Słowo Boże, spotkał życzliwych ludzi i przyjaciół, którzy tak jak my, z życzliwością, z radością, z dobrem, będą spędzać teraz każdy dzień z Tobą. A my zawsze w swojej serdecznej pamięci będziemy Ciebie wspominać i zapraszamy jak najczęściej do Wałbrzycha, a sami pewnie będziemy tutaj też przyjeżdżać. Wszystkiego dobrego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, teraz na wieki wieków. Amen. Księże Macieju, przyjeżdżamy z dobrą nowiną z ziemi białokamieńskiej, z Wałbrzycha, z parafii świętego Jerzego, Matki Bożej Różańcowej. Księże proboszczu, 5 lat dobrej współpracy na chwałę Pana Boga przyniosło właśnie ten efekt, że otrzymał najpierw od Wałbrzycha złote serce, a teraz otrzymuje brylantowe. Przed chwileczką ksiądz Maciej właśnie mówił, ksiądz proboszcz, o tym diamencie. Tak, to jest ten diament, którego my trzymamy w ręku i nie wiemy nieraz, dlaczego go trzymamy. Nieraz się to przekształca w takie szkło kryształowe, chociaż one też jest ważne. Pan Jezus kieruje taką drogę. Ale jako Rady Miasta Wałbrzycha, no właśnie teraz padło te słowo, ale co, no nie powinno tego słowa być. Jako Rady Miasta Wałbrzycha, przewodniczący Rady Białokamieńskiej, przez 5 lat spotykaliśmy się z księdzem Maciejem w naszej wspólnocie. Co środę przy herbacie, przy cieście, gdzie uczestniczyły dzieci z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i tam była nauka o Panu Bogu, o Panu Jezusie, o świętej Rybie. Jako jedyna rada w Polsce, aktem prawnym przez ekscelencję biskupa Ignacy Godeca, przyjęliśmy patronat świętej Rydy za dużym stawiennictwem księdza Macieja. Dobry, szlachetny, brylantowy człowiek wręczymy. Pani poseł, proszę wręczyć. W imieniu nas wszystkich. A teraz proszę gorąco